O złotą piłkę starosty Dębickiego walczyli w Brzeźnicy. Na pierwszym mikołajkowym turnieju piłki nożnej zorganizowanym na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej spotkali się zawodnicy 6 drużyn. Dla wielu z nich takie spotkanie to okazja do popisania się piłkarskimi umiejętnościami i świetna zabawa. Dobrze jest, tylko ja nie mogę grać, jestem z rocznika 2-7, ale bardzo fajne. Mogliśmy sobie i nim, moi koledzy mogli pograć. Mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. Turniej jest bardzo fajny, dobrze się gra, jest fajna zabawa. Mogę poznać różnych kolegów, mogę zagrać z innymi drużynami, którymi jeszcze nie grałem, na przykład ze Straszęcinem. Myślę o tym, żeby była dobra zabawa i żeby wygrać. O, fajny jest taki turniej, no bo możemy się wykazać takim, że coś potrafimy, możemy właśnie tak się pokazać innym, że też tak potrafimy grać jak inni i to jest fajne, a potem jeszcze dostajemy nagrody. Mogę zagrać z kolegami i fajnie jest. My nie uważamy, że to jest jakaś wielka zabawa, tylko właśnie uważamy tak, podchodzimy tak jakby do tego profesjonalnie. Pomysł wziął się stąd, że Mikołaj, proszę Państwa, jest Mikołaj, więc trzeba dzieci nagrodzić za to, że chcą, że nie chcą siedzieć przy komputerach, przy telefonach, że chcą się bawić, że chcą troszkę popracować swoim ciałem, a nie tylko palcami. Pograją, zabawią się. Na każdego uczestnika turnieju czekał pamiątkowy medal i nagroda. Najlepsi okazali się piłkarze Igropolu Dębica. Po srebro sięgnęli wychowankowie pierwszej drużyny z Paszczyny, a na najniższym podium stanęli zawodnicy Chemika Pustków. Wydarzenie finansowo wsparło starostwo powiatu dębickiego.